się w gospodarstwie Rogowskich w miejscowości Jawory. Jest to gospodarstwo rodzinne, prowadzimy je z mężem i synami. W tej chwili posiadamy około 220 krów mlecznych plus młodzież, czego jest razem około 350 sztuk. Żeśmy zmienili wóz na firmę Blatini, dlatego żeśmy mieli na tamtym wozie pionowym problem z komórkami somatycznymi, bo się nam przykwaszali krowy. Jak żeśmy przeszli na ten wóz, poprawiła się jakość paszy, jakość mleka i wszystko. To jest super. Wóz Blatynia jest lepszy, dlatego że ma cztery wały, które lepiej mieszają paszę. Pasza jest lepiej pocięta. No i krowy się nie zakwaszają, bo jest to pasza bardziej wymieszana. Obsługa trwa, wyrobienie tej paszy krócej niż na wozie pionowym. Na początku w naszym gospodarstwie posiadaliśmy wóz paszowy pionowy, który był dla nas za mały i mało wydajny. W tej chwili posiadamy wóz paszowy firmy Blatin, czteroślimakowy, który jest bardzo dobry, dobrze miesza paszę, jest wydajny, no i pasza jest dobrze zjadana przez zwierzęta.